Cześć, ja jestem Merwo, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj mam zamiar otworzyć 40 skrzynek. 20 skrzynek z kolekcji Snów i Koszmarów i 20 Recoil Case. W tym roku wyszły nam tylko dwie nowe skrzynki. Właśnie ta Snów i Koszmarów chyba w styczniu 2022 i Recoil Case gdzieś tam w połowie roku. Z reguły pod koniec tam się pojawiłaby jakaś czy nowa skrzynka, czy nowa operacja i gdzieś tam jakiś kolejny zwykły opening z mojej strony by się pojawił, ale że nic takiego nie miało miejsca, no to kupiłem i mam 40 kluczy, które dzisiaj otworzę. Czy dokupiłem 36, bo już mam 4 skrzynki poprzednie, mam nawet 2 klucze już kupione i jak zapewne zdążyliście zauważyć, mam Suprema. Merwo, jak to się stało, że spadłeś z rangi? A to już widzieliście moje ostatnie mecze na Globalu, gdzie trafiałem cały czas na jakieś dziwne rangi. Ten mecz nawet wam wrzuciłem na YouTube. No i włączyłem sobie jakiś kolejny mecz, tym razem na cashu. Odezwali się do mnie z teamu, że ktoś tam miał golda, w przeciwnym też. Wjechali nam chyba 3 razy na B, jak zaczęliśmy po CT, rotowałem, nic już się nie dało zrobić. Wkurzyłem się, wyszedłem z meczu, anulowałem, oni się poddali w kolejnej rundzie i spadłem po prostu w ten sposób z rangi, bo naprawdę szkoda mi było czasu, szczególnie, że to już było późno w nocy, jak sami widzicie. Także jak najbardziej zasłużenie spadłem za tego typu zachowanie. Niemniej jednak, no jakoś na globalu, odkąd go wbiłem, nie da się grać żadnych wyrównanych meczów. Przynajmniej ja ani razu nic takiego nie mogłem trafić, mimo że tych mapek tutaj do turniejowego naprawdę sporo wybierałem. O, takie wszystkie, żeby się nie powtarzały z tym, co grałem ostatnio i no, naprawdę było, myślę, że sporo do wyboru i mogło mi długo poszukać jakiegoś ciekawego meczu. Niemniej jednak skupiamy się na openingu, dokupujemy kluczy, a nie, najpierw możemy otwierać sobie normalnie i zobaczymy, czy nam coś fajnego poleci tak po prostu na koniec roku, na podsumowanie 2022. Zaczynamy. Skrzynia snów i koszmarów. Tu jest sporo fajnych skinów. Zobaczymy, czy dzisiaj nam się jakoś szczęście do nas uśmiechnie i czy nam poleci coś ciekawego. Jeden otworzyłem, więc w tym momencie dokupuję kolejne 19 kluczy. I oprócz samego openingu mam też dla was taki mały news, bowiem wy to oglądacie w środę, prawdopodobnie to wrzucę w ten dzień. Natomiast ja następnego dnia w czwartek wyjeżdżam. Nie zdradzę wam jeszcze w tym momencie dokąd. I to filmy będą się, oczywiście mam parę filmów nagranych na zapas, ale filmy też będą się pojawiały tak trochę wyjazdowo, tak jak to miało miejsce rok temu z Egiptu i 2 lata temu z Dubaju. Także będzie troszeczkę takiego urozmaicenia w ten sposób, takiego nagrywania z innego miejsca. Postaram się być dużo aktywniejszy na Instagramie niż zwykle, także trzymajcie kciuki i możecie się właśnie jakichś takich urozmaiceń nagrywania mojego z laptopa z innego zupełnie miejsca spodziewać. Recoil Case, kolejny opening. Na razie tam na stałe po merwosku opening, to jest tak zwany merwoski opening, tak? Czyli zwykły, niebieski. A jeśli ten opening też już będzie do kitu, to następny... Myślę, że mogę wam obiecać, jeśli tu na pewno nic nie poleci, myślę, że wam mogę obiecać, że kolejny zrobię na innym koncie. Bo być może naprawdę jakoś tutaj jestem zaczarowany w tym i... Nie wiem, wyłączony mam drop jakkolwiek, nie? Tak to chyba działa. Liczyłem wam chyba na którymś z ostatnich filmów, ile minęło skrzynek od kosy. I było ich 300, nie wiem, 60? Coś takiego, nie pamiętam w tej chwili tak z głowy. Ale jakoś tego już naprawdę sporo było. Chociaż gdzieś tam statystycznie wychodzi chyba, nie wiem, jedna na 380. Statystycznie taka jest szansa na kosę. Oczywiście może to znaczyć, że wypadnie wam dużo szybciej albo dużo wolniej, ale nie chcę tutaj kłamać, tak coś kojarzę, że jakieś takie są prawdopodobieństwa tych skrzynek w CS-ie. Z głowy teraz aż tak tego nie przytoczę, bo dawno na to nie patrzyłem. Widzicie, co to się dzieje? Nie poleciał jeszcze żaden inny kolor. Ojejku. Recoil Case. Poprosimy AWP-kę taką. Byłby fajny skin, chociaż Printstream też byłby ładnym USP-kiem. Chyba na USP to jest więcej warte w tej skrzyni. Merwo, po co oglądasz te czerwone skiny? Musisz podziwiać te wszystkie niebieskie... O, ze statrakiem? O, proszę, jaka odmiana? Co tu się dzieje? Oczywiście, jeśli chcecie, te różne niebieskie skiny, które mi wpadają, łapka w górę, komentarz z trade linkiem, bądź gdzieś tam w informacjach na waszym kanale, subskrybujcie i musicie być w mojej grupie Steam, tak? Sprawdzam to. Mamy pierwszy fioletowy skin dzisiaj. Factory New. Ofensywa zombie. Taki shotgunik. Ile on może być wart, czy cokolwiek, czy chociaż zwróci kluczyk? Wątpię. To jeszcze XM-ka, to nie wydaje mi się, żeby było, no, niecałe 5 zł, także kluczyku nie zwrócił, ale mamy jakiś inny kolor niż niebieski, powinniśmy się cieszyć, znaczy inną rzadkość, oczywiście wiecie, o co mi chodzi. Tam jakiś czerwony się pojawił, co, na starcie? Jak chyba takie coś się pojawi, to już chyba wiadomo, że ten kolor nie wyleci. Mieliście tak, że gdzieś tam zostaliście zbejtowani czerwonym i on potem wyleciał? Nie wiem ile już otworzyłem w których skrzynek, staram się tak mniej więcej na zmianę, ale... Nie zapamiętuję, to nie skupiam się na tym, jaką skrzynkę otworzyłem przed chwilą. Bardzo ładnie ta skrzynia wygląda, Snów i Koszmarów.
Tutaj taka ośmiorniczka, czy nie? Co to jest? W tle? Tak? Jakieś takie... Coś w tym stylu, nie? Tak. Snów i koszmarów. Co nam tu może wylecieć? Ten kałaczek był ładny. Mocne życzenie. MP9 jest dosyć ciekawym skinem. Nawet by mi mogła pasować do tych moich, do tego mojego teraz kompletu, co? Z rękawiczkami, z kosą, taką złotą, żółtą. Do rękawic... No... To MP9 bym najbardziej chciał dostać. Na 100% bym założył i używał. MP9 to jest broń, którą się używa. Przynajmniej ja lubię po CT. Jeśli tam nie mam dużo pieniędzy. O! Nocna groza emeczka z tłumikiem. Niestety mocno zniszczona, ale to może być jakiś tam pierwszy nasz dzisiaj zarobek. Merwo, zostaniesz milionerem, jak będziesz... Aha, 5 zł jest wart. Aha, chciałem powiedzieć, Merwo, zostaniesz milionerem, jak będziesz takie tutaj piękne miał dropy opłacalne. 5 zł, myślałem, że wiem, ale kurczę, tam 0,37 był. O, no nie, ja już myślałem, że doleci. Oj. O, jak przykro. To, no i oj, dlaczego? Tam już był taki ładny kałach. Na różowej rzadkości, co? A kolejny raz ta emeczka. Czy teraz w lepszym stanie, 0,16, troszeczkę lepszym. Czy taka już jest ciut więcej droższa? Ja chociaż se sprawdzam te fioletowe. Nie, tyle same. Chociaż se sprawdzam te fioletowe, ile one kosztują, bo... Patrzcie, no ten kałaszek prawie nam wyleciał. Fajny, ice cold. Poprosimy go jeszcze raz. Może jak tak potrzęsę, to coś da? Pomoże to dropowi? Ale coś zaczęło lecieć innego, chociaż niż te niebieskie same rzeczy, co? Jest jakaś nadzieja! Już mniej więcej, myślę, połowa skrzynek za nami. Spokojnie, bo ze 40 do otworzenia chyba z 20 na pewno wpadło. W statraku! O, szkoda, że taki zniszczony, ale... Do kontraktów na pewno ludzie będą kupowali. Famas, szybkie rozeznanie. Ile może być warte? Obstawiajcie. Różowa rzadkość z takiej skrzynki. Co tu jeszcze jest innego różowego? Te dwie brety MP7. No nie wiem, z 30 zł, z 20 na przykład? 12. Tyle co kluczyk i skrzynka. Ja tak się cieszyłem. Kurczę, jakie tanie tutaj są te skiny. Chyba naprawdę musi tylko czerwony albo złoty i ten wypaść, żeby cokolwiek mi wyszło lepszego z tego. A ten Famas nie wygląda źle. To jest naprawdę spoko pomysłowy skin. Jeszcze tutaj z tym takim... Te oczy, to światło jakieś na środku, nie wiem jak to nazwać, jakaś taka moc. Tu naboje. To jest dla mnie spoko skin, dosyć pomysłowo zrobiony. MP9 bym chciał czerwone dostać i bym był zadowolony z tego openingu. Nawet jak będę na dużym minusie, to jest taki użyteczny skin, który bardzo chętnie bym założył. A z Recoil Case'a? To B250 mi kiedyś wypadło, to jest najlepsze, co tutaj dostałem. I rękawiczki, pyk! Nie, ale to UMP to już mi wypadło bardzo dużo razy. To UMP? Raz, dwa, trzy, cztery? Nie, tylko cztery, myślałem, że więcej. Myślałem, że było gorzej. Prosimy rękawice. Tak się wypada, tak wypadają rękawice, moi drodzy, patrzcie. Poprosiłem i są. Nie tym razem, Merwo. Nie tym razem. Przeleciał MP7. Tu przeleciał autosnajpa, tak? Tu jest autosnajpa, którą gram w snajperwo? Tak, to jest ta broń. I ona się tak fajnie właśnie mieni kolorami. Statraku ją sobie kupiłem. Nabijam fragi na snajperwo. Fajna seria, lubię to bardzo nagrywać. I to 5-7. Recoil case kolejny. Ale dramat, co? Jeden skin na plus ze wszystkiego. O, czerwony tam był. Jeden skin na plus ze wszystkiego. Nawet rewolwer fioletowy nam nie poleciał. 40, tak to się zakończy, z 40 skinów, które otworzyłem, jak jeden będzie na plus. To parę stówek w plecy i w ogóle nie ma o czym mówić. Ja nie wiem, jak wy to robicie, że wy otwieracie jakieś te skrzynki i macie zyski, czy inni youtuberzy, streamerzy, ja nie wiem jak oni to robią, mają jakieś wtyki w Valve, naprawdę. Czy to jest nierealne, że ktoś może otwierać te skrzynki i wypada coś innego niż max jakiś jeden różowy skin, no to jest niemożliwe. Mi tylko przelatują wokół wszystkie kolory.
O, w statraczku. Nameczka. Także dużo będę miał dla was rozdawania skinów. Też czasami piszecie, ale Merwo, zrób jakieś kontrakty z tego i coś tam. No ale wtedy potencjalnych... taki bizon fioletowy nic nie będzie wart. On może być wart 3 złote. Tak, tak strzelam. Złoty 50. Czasami mówicie, Merwo, zrób kontrakty z tych niebieskich skinów, no ale wtedy zamiast wam rozdać na przykład, nie wiem, 30 skórek i macie naprawdę sporą szansę coś wygrać, no to wygra, nie wiem, 2-3 osoby, więc mimo wszystko czasami w takich sytuacjach wolę, żeby miało po prostu więcej osób szansę coś wygrać i zawsze się ucieszycie, że coś od youtubera dostaniecie, nie? Coś fajnego. Tylko przypominam, musicie być w grupie Steam, nie? Czasami komentarze losuję, potem sprawdzam, nikogo nie ma. Bo ktoś po prostu se wszedł, zostawi komentarz i ma wszystko w nosie, więc takim osobom nie rozdaje po prostu, nie? Tak to działa. O! Nigdy tego skina nie miałem i go nie widziałem. Zjawa w otchłani. Szkoda, że troszeczkę zdrapany, zniszczony. Ale ja go chyba założę. Czy on mi będzie pasował tak do rękawiczek trochę? Jak sądzicie? Zobaczymy, jak nasz tutaj Terro będzie z nim wyglądał. No nie najgorzej, co? Szkoda, że nie ma animacji tutaj w tym menu głównym, że można było postrzelać i przeładować. To mogliby wprowadzić. To by było fajne, że sobie klikasz R i ten ziomek tutaj stojąc przeładowuje i widać całą animację. Ale nie wygląda najgorzej ten B7, podoba mi się. Wracamy do openingu. No to coś fajnego wpadło. Dwa różowe skiny już dzisiaj chyba. A nie sprawdziłem, ile ono kosztuje. Zaraz zobaczę. Dwie berety. Ale się tutaj rozkręca opening nasz. Ale się rozkręca. Ile takie M7 może być warte? 20 zł. Tak obstawiam. Nie powiem wam. Nie powiem wam, bo stracę humor. Nie powiem wam, ile kosztuje. Nie dowiecie się. Nie dowiecie się, ile ono kosztowało. Max 7. Ostatnie skrzynki zostały. Pojedyncze sztuki, koło 5. Wszyscy oczywiście mają nadzieję, że to z tej ostatniej wypadnie jakaś kosa, a wiadomo jak jest. No ta meczka nam wypada sporo razy. Wszyscy wiedzą, że to nie umerło takie openingi. Jak to mniej więcej wyszło. Człowiek chciał dobrze, miał nadzieję. Szło jak zwykle. Tak to można podsumować mniej więcej. Także następny opening, po tym co widzicie, postaram się zrobić na innym koncie. I to by było wtedy zabawne, jakby mi coś wyszło, ale myślę, że naprawdę to jest dobry pomysł, żeby coś spróbować otworzyć nie na tym koncie, bo ono jest jakieś autentycznie popsute i tutaj nie da się zdobyć dobrego dropu. Trzy skrzynki mi zostały. Ostatnia szansa, żeby coś fajnego nam poleciało. O, jaki mocny faktor 001. O, dobry float. Bilet do piekła USP. Fajny skin. On ma naprawdę sporo fajnych rzeczy. Dead silence, widzicie? Please be quiet na tłumiku. Czyli martwa cisza, proszę być cicho. Tutaj co? Bilet do piekła. Tutaj też bilet do piekła. Tu jakieś... Coś bym musiał jeszcze... to jest pomysłowy skin. Taki ciekawy zrobiony. To jakaś szczęka, nie? Takie sny i koszmary... Rzeczywiście to ma sens do samej nazwy tej skrzynki i tych wszystkich kolekcji. 11 zł i z tego skina jestem zadowolony, że nam poleciał. Ostatni recoil case na dzisiaj. Galil i ostatni... Ostatnia skrzynia snów i koszmarów. Koniec i w ostatniej skrzyni leci kosa. Tak się to robi, moi drodzy. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!